Witam wszystkich. Filterek już jest. Także zakładam to. Biorę się za skręcanie. Zalanie olejem. Założenie w traktorku. I test. Zobaczymy, jak jest. Jak to wyszło? Jedyną rzecz, którą dorobiłem, to dorobiłem właściwie tu jest ta tulejka w tym miejscu. No i tak jest luz, ale przedtem był większy i upatruję, że to jest po prostu za duży ten luz i przez to było wycierane to mniejsze koło. Było to po prostu niszczone, zbyt duży luz według mnie. No, to jest wszystko po prostu, być może tak ma być. Nie mówię, ale jest to cienkie koło i ono się po prostu bokiem może stawiać pod oporem. No i będzie robiło po prostu takie ślady tutaj na tej mniejszej zębatce. Także zrobiłem to o 2 mm szersze. No tak jak widać. Wiadomo, że to koło gdzieś tu będzie jeszcze może dociskało, to może ten luz się troszkę skasuje. Tu zrobiłem też mosiężną podkładkę, żeby tego luzu tutaj nie było, ale myślę, że to po prostu nie dam tego, bo to miało być tutaj, ale żeby to nie było takie ciasne. Także zobaczymy, wymyte mam wszystko, obudowy. Teraz trzeba silikon rozprowadzić i zamknąć to i zobaczymy, jak to będzie działało. Zrobiłem wszystko od A do Z sam. Nie było jakichś wielkich trudności. Także tutaj myślę, że to złożę, nakręcę jakiś następny filmik. Myślę, jak już traktorek będzie jeździł, powiem co i jak. Może nie tak od razu, zaraz, ale może po kilku motogodzinach, żeby to po prostu się gdzieś unormowało, pojeździć troszeczkę i tyle. Także pompy tu wszystko się fajnie poskładało. Także wszystko ok. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was. Cześć.